ponoć ludzie mówią, jaki pierwszy materiał, taki cały rok. I dlatego dzisiaj przychodzę do Was z klasykiem. Dokładnie tak. Produkt za ponad 1500 zł. Niesamowicie ekskluzywny produkt, który jest dostępny w Polsce. I dlatego dzisiaj pokażę Wam, jakie niesamowite skarby kryją się w tym boksie, w tym masa vintage kart, takich jak nasza Święta Trójca, Charizarda, Venusaura i Blastoisa. Serdecznie zapraszam do oglądania do końca, aby nie przegapić. A dodatkowo wspomnę o sponsorze tego materiału, jakim jest pokemarket.pl, dzięki któremu oczywiście mam tego boksa i mogę go Wam dzisiaj prezentować. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani kartami Pokémon, zapraszam do linku w opisie, do Pokemarketu. Przejdźmy do prezentacji niesamowitego boksa. Zapraszam. Dobrze, więc otwórzmy naszego klasyka. Co tu takiego się kryje? Okej. Wygląda to naprawdę pięknie, póki co. I to jest... Aha, jeszcze kolejne zabezpieczenie. Ale tutaj jest coś dodatkowego. Wyciągnijmy to w takim razie. Tak to się przedstawia. Zaraz do tego przejdziemy. Odłożę to, póki co, na bok, żeby wyciągnąć również tą drugą rzecz. Aha, i to właśnie to pudełko ma tą rączkę, która jest w całym opakowaniu. O, mamy to wyciągnięte. Teraz odłożę po prostu ten karton na bok, żeby otworzyć to, co się znajduje tutaj. Dobrze, więc mamy naszą zawartość, którą musimy odsunąć, czyli rozumiem, że ten karton tutaj ma tą rączkę, a tutaj kryje się ta cała magia. Wysuńmy. No widać, że jest klasa. O kurde, bele mole. Wy to widzicie? Patrzcie, jak się pięknie światło na tym odbija. Jaka jest tu piękna tekstura. Oh my god. Rewelacja. No i zawsze można właśnie spakować to ponownie i móc to przenieść elegancko jak walizkę. Bardzo mi się to podoba. I to jest nasza mata, która jednocześnie coś na pewno skrywa. Otwórzmy, sprawdźmy. To się nazywa elegancja i piękna prezencja. Niesamowite. Mamy tutaj gąbeczkę. Wszystko to jest zagąbkowane. A tutaj mamy specjalne deck holdery. To też wygląda rewelacyjnie. I ogromnie cieszę się, że jest to w tym zestawie. To znaczy pokazuje to, że jest to zestaw niesamowicie komplementarny. Jest w nim wszystko, co jest potrzebne. Nie tylko plansza, nie tylko jakieś elementy, które pokażę troszeczkę później, ale również jest to przemyślane w taki sposób, aby każdy deck, który jest tam, miał w sobie dodatkowo swój deck holder. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. I mamy jeszcze to tajemnicze pudełko, które chyba spodziewam się, czym jest. Sprawdźmy. O tak, jest to właśnie pojemniczek z damage counterami, znacznikami statusu, które są dość wyjątkowe i naszym coinem, a raczej alternatywą rzutu coinem. Bardzo ciekawe. Wyciągnę to wszystko i pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda dokładnie nasze pudełeczko w środku po zdjęciu wszelkiej folii. No wygląda to rewelacyjnie. Oczywiście dla osób, które nie wiedzą, te elementy tutaj są to znaczniki obrażeń. One są zmienione w tym zestawie specjalnie, aby wyglądały naprawdę, naprawdę elegancko. I pomysł mi się naprawdę podoba. Tutaj mamy znaczniki statusów, te fioletowe oznaczające zatrucie i te pomarańczowe podpalenie. A jeśli chodzi o tą planszę na środku, o której już Wam wcześniej mówiłem, jest to właśnie plansza decydująca o tym, kto zaczyna i ogólnie o wszystkich tych sytuacjach, w których decyzję musi podjąć rzut monetą. Jak to działa? Bierzemy tą metalową kulkę, puszczamy ją spiralą. W zależności do jakiej dziurki trafi nasza metalowa kula, taki wynik jest dany. Świetny pomysł, jak można zastąpić ten element, żeby wszystko było prestiżowe, eleganckie. Zamykam więc ten element. Pokażę Wam, jak wygląda plansza z bliska. Wyznaczone miejsce oczywiście na bencha, na active spoty, na prizy,
na dek. Wszystko jest tutaj wyznaczone, a dodatkowo cała mata jest materiałowa, a po boku jest obita czymś a la skórą. Z boku ma jeszcze oczywiście logo, nazwę produktu. Wszystko jest tutaj niesamowicie dobrze dopięte na ostatni guzik. Ale co się dziwić po takim produkcie? Czas otworzyć nasze pudełeczko, które wyciągnęliśmy na samym początku. Pudełeczko, które kryje w sobie naprawdę drogą zawartość. Odbezpieczyć pudełeczko i otworzyć je. O tak, o! Mamy jeszcze tutaj dodatkowo zabezpieczenie, a to, co się tutaj kryje, już pewnie się spodziewacie, bo są to oczywiście karty. Nasze trzy deki, które kryją w sobie ekskluzywne karty dla tego zestawu, w tym reprinty starych, oldschoolowych kart Charizarda, Venusaura i Blastoisa, ale to Wam zaraz pokażę. Mamy tutaj kartę z informacjami na temat tego, że deki i karty, które znajdują się w tym zestawie, są wyłącznie do użytku własnego, do grania sobie po prostu w domu, rekreacyjnie. Zobaczmy to. Mamy nasz pierwszy deczek z Ho-Oh'em, czyli zakładam, że jest to dek ognisty. Mamy dek z Lugią EX. No w tym wypadku musi być to dek z Venusaurem i deczek ze Suicunem. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, dobra, ale zestaw kryje w sobie coś jeszcze. Koszuleczki do każdego deku. Czyli powtarza się to, co mówiłem na początku. Również w przypadku tego zestawu za takie pieniądze nie możemy mówić o fuszerce. Zestaw musi być w pełni komplementarny. Mamy trzy zestawy koszulek, każda w innym odcieniu szarości. Taki zestaw pokazuje, że Pokémon Company naprawdę umie w design. Przejdźmy do otwierania naszych talii. Pozwoliłem sobie już deki otworzyć, dlatego teraz możemy sprawdzić, jak przedstawiają się wszystkie te deki. Zacznijmy od naszego ognistego deku z Ho-Oh'em. Zobaczmy, jak to się przedstawia dalej. Co taki dek w sobie kryje? Ja postaram się być tutaj bardzo ostrożny, żeby nic nie zniszczyć. Pierwsza rzecz, jaka widnieje tutaj, są to energie. Specjalne holo energie, które mają w pewien sposób przypominać te energie basetu. Dokładnie tak. I mamy tutaj kilka energii ognistych i energie elektryczne. Wyglądają naprawdę rewelacyjnie, a dodatkowo jeszcze mają tutaj na dole specjalne oznaczenie. Mają być wyznacznikiem tego, że karty pochodzą z tego właśnie zestawu. CLC, czyli oczywiście Classic. No i mamy kolejne energie, o jeszcze więcej energii. Widzę, że dużo ich w tym zestawie, ale absolutnie się nie dziwię i zaczynamy od pięknej karty Clefable. O kurde, bele mole. No naprawdę pięknie. I mamy Double Energię. Komputer Search. Wszystkie karty tutaj są holo. O, jest Bill. No są to naprawdę karty po prostu z tych pierwszych serii. Nawet dokładnie wygląda tak samo. Czy z umiejką draw dwóch kart. O, jest Profesor Oak, który discarduje naszą rękę i pozwala dobrać 7 karcioszek. Jestem prawie pewny, że on chyba w oryginale nie miał tej umiejętności. Tak mi się wydaje, że jest ona bardzo mocna i chyba nie była ona taka zawsze. O, i zaczynamy. Jest Charmander. Dokładnie tak, czyli mamy już pierwszą kartę pierwszego Pokémona w tym zestawie po naszym Ho-Ole. Jest to Charmander, base setowo oczywiście Charmander, no przepięknie to się przedstawia. Jest Charmeleon, kolejny Pokémon do naszej kolekcji. W tym zestawie wszystkie karty mają to specyficzne, specjalne holo. No bo o tym nie wspomniałem, ale oczywiście to widać, że to holo jest też dość wyjątkowe. Jest dość inne niż wszystkie inne. Tutaj są kolejne Pokebole, Spoczko, Rocket Admin, czyli kolejne karty, które nie pochodzą z base setu, Switche i to ze srebrną ramką, co pokazuje, jak bardzo nowoczesne są to Switche. O kurde. Ultra Ball, który również jest kartą z
najnowszych setów. Pewnie było również wcześniej, ale patrząc po grafice widzę, rozpoznaję, że jest to art z trochę wcześniejszych i mamy! Jest nasz Charizard. Oh my god. O kurde bele mole. Tak się przedstawia nasz Charizard w tym deku. Piękna, naprawdę piękna karta. I naprawdę sporo warta. W tym zestawie wydaje mi się, że jedna z droższych. O, jest jeszcze Ponita z artem, który kojarzę, więc chyba musi być z ery Sword i Shield. Tak samo Rapidash. Chyba dokładnie tak samo mamy z nim. Okej. Okay. Ale dobra, Magmar, nie będziemy się... O, Pikachu! A no tak, bo były przecież elektryczne energie. Stąd właśnie nasz Pikachu. O kurde. I Raichu. Bardzo ciekawy, skomponowany deck. Voltorb. I to jeszcze z takim holo, idealnie skrojonym pod właśnie tą graficzkę. Ja, można naprawdę zrobić. Ojeju, i jeszcze ten tęczowy elektrod. Oni wiedzą, jak robić to dobrze. Naprawdę, Zapdos, rewelacja. I jest Clefairy. Dość ikoniczne Pokémony, jeśli chodzi o base set. The Dunsparce, są też takie Pokémony. Stantler, Miltank, dużo, strasznie dużo Pokémonów tutaj jest. Wszelakich różnych, Boss Order, trochę nowszych setów, Pokémon Fan Club, również najnowszy, Rare Candy, ale to już stary itemek, nadal aktualny. Ten itemek tutaj jest specjalnym itemkiem, który znajduje się tylko i wyłącznie w tym zestawie. Jest to specjalna karta wydrukowana specjalnie do tego zestawu. Dlaczego? Żeby po prostu zwiększać możliwość kart, które kiedyś były dość silne, ale w perspektywie lat straciły na sile, taki na przykład Charizard, który jest w tym zestawie, dlatego ta karta pozwala mu trochę nadrobić tej siły. No i dlatego tą kartę można dołączyć tylko i wyłącznie do karty Charizarda, aby jakoś nadrabiał współczesne na przykład EX-y, V-ki i tak dalej, i tak dalej. Jest to specjalna karta wydrukowana do tego zestawu. Ciekawy koncept. Super Rod, o, itemek, który aktualnie jest, ale tutaj widzicie, jest jego starsza wersja, Super Scoop Up, to jest itemek, którego aktualnie nie ma, ale pewnie kiedyś był, versus Seeker, o, to też nie widziałem, oczywiście karty są również ponumerowane, no, muszę powiedzieć, wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Pierwszy deczek, przejdźmy do kolejnych, zobaczmy jak to się prezentuje u innych. Mamy nasz deczek, jest Suicune jako oczywiście pierwsza karcioszka i jak zwykle energia. No to już mamy przerobione, możemy je tutaj wszystkie zgarnąć, ale kryją się jeszcze tutaj psychiczne karty. Okej, okay, czyli będą też psychiczne Pokémony. Czyżby? Abra? Alakazam? A nie, Mewtwo! Dobra, o kurde, no wygląda pięknie, ma jeszcze holo obramówkę. Jak trzeba, to Pokémon Company naprawdę włoży wiele, aby dopracować jakiś produkt. Rewelacja. Okej, to już było. Billego tak samo widzieliśmy. Energię również. To akurat nie jest nic nowego, ale jest Squirtle. Dokładnie tak. Rewelacja. I co jest warte podkreślenia? Wszystkie te karty są naprawdę dobrze zrobione. To znaczy nie widzę, aby były jakiekolwiek wady na kartach. Tak samo centering jest naprawdę dobry. Wielkie szapoba za to. Holo tutaj nie wygląda jakoś mega. Znaczy jest rewelacyjne, ale nie ma jakiejś wyjątkowości w sobie większej, takiej jak na przykład w przypadku właśnie tych innych Pokémonów. Jest Pokéball, tego też już widzieliśmy. Sprawdźmy, czy coś nas tu jeszcze zaskoczy. Rocket Admin, Switche z tym pięknym holo wszędzie, Ultra Ball, to również było i jest karta, na którą tak długo czekaliśmy, Blastoise. No mi się jak psu jajca, muszę to powiedzieć, nawet na tak eleganckim materiale, ale po prostu rozpiera mnie piękno tych kart. Jest rewelacyjna i jest Staryu, okej. I Starmie. No tak, tutaj przecież będzie dużo Pokémonów, jak już wiemy, przeróżnych. Jest Magikarp, jest Gyarados, Laprasik, o kurde bele mole. No, piękna karta, naprawdę piękna. I Articuno, ten stary, oldschoolowy, brzydki Articuno, dokładnie tak, jakby nie miał szyi. Ach, pięknie, pięknie, naprawdę. No i jeszcze z psychicznych jest tutaj Drowsy, Hypno, o, Mr. Mime, no to tutaj ta holka przedstawia się w taki ciekawy sposób.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. O, jest Rattata, też z jakiegoś zestawu z Pokemonami różnych tam trenerów. Tutaj właśnie tego pana jest Rattata, jest Raticate do kompletu. Kangaskhan, a Boss Order widzieliśmy i czyżby, o jest! Drops in the Ocean. Itemek, który oczywiście trzeba przyłożyć do Blastoise, aby zadawał 100 więcej obrażeń przeciwnemu aktywnemu Pokemonowi. Na tym polega właśnie ta karcioszka, jak i wszystkie inne, więc na pewno w następnym deku z Venusaurem również spotkamy taką karcioszkę. O, Fisherman! O, tego nie było, a wygląda naprawdę ciekawie, jakby walczył o złowienie tej rybki. Super Rod, okej, i reszta jest taka sama jak wcześniej. Zobaczmy więc ostatni deck z Lugią i Venusaurem. Jest i nasza Lugia. Zobaczmy, jak przedstawia się ten oto deczek. No oczywiście energie, które wyglądają w taki sposób. Bardzo ładnie, podobają mi się. O, aha, czyli tutaj możemy się spodziewać Pokemonów walczących. Ciekawy pomysł. Tak samo jestem ciekaw, dlaczego akurat dali Lugię do tego zestawu. Może dlatego, że nie było żadnego fajnego legendarnego Pokemona. Taki, który jest na przykład, nie wiem, legendarnym psem czy legendarnym ptakiem, więc postawili na to. Zrozumiała sprawa. Dobra, mamy pierwsze itemki, te, które się powtarzały i zaczynamy od razu Sun Seedem, czyli właśnie itemkiem do Venusaura. Okej, okay. Czy jego działanie różni się od innych? Absolutnie nie. Robi to samo, czyli Venusaur z przyłożonym tym tulem będzie zadawać 100 obrażeń więcej. Spoczko, są to jest przecudne. Mamy Onixa z psychodelicznym artem tej rewelacyjnej holce. O kurde, belemole, to mi się podoba. Ty mnie zaskoczyli. Ciekawe, co dalej. No, Billiego już poznaliśmy. Trzeba tutaj oczywiście dużo tych Billich włożyć, żeby było. I zaczynamy, jest Bulbasaur. Piękny Pokemonik, naprawdę. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o reprinty, to akurat basiców nie reprintowali tak często jak te ostatnie stadia ewolucji, czyli ile mieliśmy Charizardów. No w Celebration były. Były jeszcze w Generation? Nie pamiętam, jak się nazywało to na 20-lecie. Ale ten dodatek na 20-lecie. No i wiele, wiele tam jeszcze innych reprintów było, ale jeśli chodzi o Charmandera, Ivysaura czy Bulbasaura, no to chyba tego aż tak dużo nie było. No a tutaj mamy w tym zestawie. Jest oczywiście Ivysaur, Pokeball, tutaj jeśli chodzi o itemki, to na spokojnie. Standardowo, w tym zestawie może jest chyba więcej Rockets Adminów, mi się wydaje, o jeden. Są Switche, Ultra Bole. No więc jeśli chodzi o grywalność tego deku, no to jest zadbane o to, by dek był w miarę dobrze skrojony. Dużo jakichś takich gotowych deków ma nieodpowiednią ilość supporterów, boli. Tutaj chyba jest to dobrze zbalansowane. A na pewno wszystkie te deki pewnie, znaczy już widzę po tym, że te deki są bardzo dobrze zbalansowane między sobą, żeby dobrze można było grać. I jest nasz Venusaur. O tak. A widzę, że w holce ma trochę gwiazdek i nawet chyba jakieś liście tutaj na górze. O kurde, belemole. Robią wrażenie. Może nie swoją pięknością, ale robią wrażenie na pewno ceną. Dokładnie tak. Jest Paras. Jestem naprawdę ciekaw, jak wygląda cena tych kart, tych zestawów. Nie licząc oczywiście naszej świętej trójcy, tylko też tych innych. Na przykład takiego Parasekta, który ma level 33. Ach, ciekawe, to mieli pomysły na te karty, naprawdę. Jeśli chodzi o różnorodność dodatków, jest naprawdę ich dużo. A jeśli wy, tutaj takie odniesienie do was, jeśli wy rozpoznajecie, które karty są z jakichś dodatków, z chęcią dowiem się więcej, które karty są z jakich dodatków, ile dodatków tutaj było użytych, bo jestem naprawdę ciekaw, a widzę i rozpoznaję, że naprawdę, naprawdę sporo. Od tych w miarę współczesnych do tych naprawdę vintage. Pinsir, Sandshrew, Sandslash, okej, jest Hitmonlee. Kurczę, pięknie on wygląda. Na jakiejś górze. O, jest Hitmonlee. Idealnie zgrany do duo. O,
A tutaj Doctrio całkowicie widać już, że z czasów, kiedy jeszcze abilitka miała inną nazwę i nazywało się Pokebody. Znaczy to jest inna mechanika, ale działająca bardzo podobnie do tego. No naprawdę dobrze jest skrojony ten produkt, aby uderzyć nostalgią osoby, które siedzą w Pokemonach od wielu, wielu lat. O, Chansey. To jest chyba też jedna z takich popularniejszych kart z base setu, jeśli chodzi o to, ta Chansey. Ach, z tym holo. I to holo też jest tutaj wyjątkowe. Jest bardzo dużo nacikanych tutaj jakichś gwiazdek. Zostańmy przy tym, że to są gwiazdki. Nic poza tym. Nie widzę innych kształtów tutaj ukrytych, jakichś jajek czy innych. O, ten Snorlax. Widać, że jest z nowoczesnych dodatków, ale nie rozpoznaję tej grafiki. Niemniej wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. I Boss Order jako przedostatnia chyba karta. Poke Fan Club i Pokémon Nurse. Aż tak na lore Pokémonów się nie znam, jak myślałem, że się znam. Może jest to jakaś konkretna postać? O, kto wie, kto wie. Deki wyglądają naprawdę cudownie, już nie mówiąc o oczywiście kartach vintage, ale to, że jest tam masa kart z różnych przedziałów, z różnych generacji, z różnego okresu tej karcianki, to jest naprawdę, naprawdę ciekawy zabieg. No i ogólnie jeśli chodzi o sam produkt, no to jest rewelacyjny. Dlatego serdecznie dziękuję Pokemarketowi, czyli sponsorowi tego materiału, za udostępnienie mi tego właśnie produktu, abym mógł go otworzyć dla Was i go zaprezentować. Pamiętajcie, aby subować ten kanał, aby nie przegapić odcinków z takimi albo innymi produktami Pokémon. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!